Przed chwilą byłem zamknięty w jakimś więzieniu, więc wychodzimy stąd jak najszybciej. I Simon, co ty tutaj robisz? Jerry, wiesz co, dobrze, czyli jacyś uciekają przed takim strasznym szczurem. I zobacz, jakim szczurem? Zjadł już. Zjadł tych ludzi podobno? O czym ty gadasz? Dobra, na pewno będziemy musieli to sprawdzić, bo ja nie wierzę w to, że tam jest podobno jakiś ogromny szczur. Jerry, ostrzykałem cię, serio, on jest mega straszny. A czemu to jest wszystko z serka? I mamy nawet jakiś niebieski serek, więc teraz możemy go do niego podejść. Jak będziemy go klikać, to przejście powinno nam się otworzyć i tu wszystko naokoło jest sera, więc ej, może faktycznie tutaj grasł jakiś ogromny szczur, a my musimy to w tym momencie sprawdzić, więc oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i powiedz mi, Simon, gdzie ty go niby widziałeś, bo na razie chodzimy i nie widziałem. Jest może byśmy się widziały jednak, ale patrz, na serek pewno jest się za to. Przewidziało. Bierzemy sobie kluczyk jakiś pierwszy, ale serki też będziemy musieli znaleźć. Z tego co mi to aż 12 tych serków będzie. Serek. Tu jest pierwszy serek właśnie, więc jest pierwszy na 12. I potem jak znajdziemy 12 serków, to być może uda nam się stąd wydostać. Żółty kluczyk no raczej nie będzie nam pasował do czerwonych drzwi. Co jest teraz? Ej, to faktycznie jakiś szczur ogromny! Uciekam z tą malutką wnękę w ścianie i na szczęście jakoś daliśmy radę przed nim uciec, tylko że gdzieś zgubiłem Simona. No i potrzebujemy oczywiście znaleźć żółte drzwi. Simon, tutaj są drzwi, szybko musimy je otworzyć, zobacz. A więc uwaga, Jerry, i ty jest... Właśnie, gdzie my teraz chcemy? Ej, stąd się da wyjść. Czemu cały świat jest pokryty serem? Dalej ja mnie to dziwi. Że patrzę, to serek jest chyba do kupienia. Serek jest do kupienia? A jak mam go niby kupić? Halo, możemy sobie klikać... Klikasz żółte, czekaj. No klikam na wszystko. Ej, one mi znikają tutaj. Musimy klikać po kolei raz, dwa, trzy i to był chyba teraz ten? Dobrze, dobra, cztery na raz. I udało mi się zrobić serek w taki sposób. Simon, mam już 2 na 12. Nie, no, Jerry, całkiem... no to jest zbyt zaawansowany. Dobra, dasz radę to jakoś zrobić. Czemu są drzwi? Mogę to jakoś otworzyć? A coś... Ej, za tymi drzwiami nawet w sumie chyba nic nie ma. Wychodzimy z tego miejsca i skoro mam już 2 na 12, to przydałoby się pójść dalej, bo to oczywiście nie jest wszystko. Wow, jakie fajne miejsce. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Tu jest nasz następny serek, 3 na 12, a ja znowu zgubiłem Simona. Widzę, cały czas go widzę. On gdzieś poszedł tamtą stronę. Simon, mam nadzieję, że zaraz się jakoś znajdziemy. A ja w tym momencie znalazłem czerwony klucz i czerwone drzwi już wcześniej mijaliśmy, więc oczywiście go sobie podniesiemy. No i to nie jest wszystko. Tutaj jest jakieś przejście w ścianie. Dalej mam jakieś wejście na górę i jest jeszcze jedno przejście w ścianie tutaj. Co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Tylko wiecie co, poczekamy na Simonka, bo trochę boisz tam wchodzić sam. Jerry, jestem już. Jak ty to zrobiłeś tak szybko? Dobra, całkiem nieźle. Znalazłem. Musimy tylko teraz przejść na drugą stronę, co więc wiesz. To jest bardzo proste obie, my oczywiście jesteśmy najlepsi, więc skaczemy sobie tutaj. O, blisko, co jest? Jest bardzo blisko. O, mamy teraz nasz serek 4 na 12. Żebyśmy tylko nie spadli na dół. Co jest? Gdzie ja teraz jestem? Simon, czy ty wpadłeś też na dół? Nie, ale mogę się wpaść, mam to zrobić? To wiesz co, chyba musisz to zrobić, bo jestem w jakimś bardzo tajnym pomieszczeniu. Zobacz, co tu się dzieje teraz. No, faktycznie, gdzie my jesteśmy? Ej, i tu było chyba zebranie tych szczurków. Podobno szczurki sera nienawidzą? Od kiedy? Ja myślałem, że szczurki lubią ser. A ty odwiedzmy ten serek, co tutaj leży. No, dobra, oczywiście, że go weźmiemy, bo jest nam potrzebny i to bardzo. Ale dziwimy bardzo ten obrazek, więc przejdźmy sobie może teraz do tych drzwi i czy da się otworzyć, więc wchodzimy tutaj. No i wróciliśmy z powrotem do... Ej, to nie jest zwykłe miejsce. A, okej, to jest po prostu nasz spawn, więc nie, musimy iść dalej, Simon. Dobra. Troszkę jesteśmy sprankowani, są zielone drzwi, ale wiesz co, skoro jesteśmy na spawnie, to blisko nas gdzieś były czerwone drzwi. No i skoro pomogłem ci już zdobyć ten czerwony kluczyk, to w tym momencie mamy... Po szczur, to idzie, on tu był. Okej, no to otwieraj tu po prostu i mamy deseczkę? Ej, czekaj, do czego jest tam potrzeba deseczka? To można podnieść w ogóle? No, ja to podniosłem, a co, ty nie masz tej deseczki? Podnoś to, wychodzimy stąd i musimy teraz ewidentnie znaleźć miejsce, gdzie będzie nam potrzebna deseczka, taka właśnie jak trzymałem w ręce. Następny serek znaleziony, który tu już jest 6 na 12, czyli mamy połowę, ale w tym miejscu niestety nie było żadnego miejsca, żeby położyć tą deskę. Więc nie poddajemy nie, się i idziemy... Nie, ty się nie poddawaj, tylko wejdź tu, zobacz! Ej, faktycznie, ja wcześniej miałem tu miejsce, ale na górę nie wchodziłem, więc może tutaj się nam przyda ten itemek? Ej, my gdzieś weźmiemy wysoko, czyli teraz musimy to użyć, aby przejść pewno, no, coś jesteśmy takiego. Jesteśmy wysoko, ale na razie tu nie widzę żadnego przejścia. O, a ja już chyba widzę, Jerry, co? Ej, faktycznie! I co to jest za obrazek? Trzeba położyć deskę, żeby nie spaść na dół, faktycznie, więc tą deskę kładziemy, pyk, w tym miejscu i przechodzimy na drugą stronę. Dobra, co my będziemy tutaj mieli takiego? Biuro chyba sekretne, coś takiego, jakaś kartka. Ej, faktycznie, karteczka, dobra, podnosimy sobie to i tu jest jakaś wiadomość od szczurka, no ale tego wszystkiego nie będziemy czytać. Tu jest nawet krzesło, które zmieniło się normalnie w ser, więc ten ser chyba zarażał normalnie ich wszystkich. Ale przejdźmy sobie jeszcze dalej, bo to nie jest wszystko, mamy jakieś tajne drzwi. Co to jest, czyli co, klatka jakaś schodowa? Pomieszczenie numer B2, na dole są jeszcze jakieś drzwiczki, zamknięte, no chyba przydałby nam się jakiś kluczek, mamy dwa klucze. Dobra, że to są niebieskie drzwi do otwarcia. Jak niebieskie, ale my nie mamy przecież niebieskiego klucza, to jak mamy je otworzyć? A ty otwórz. Możemy otworzyć te i może tutaj, oj, tu jest wszystko tak rozbudowane. Daj nam potrzebna drabina, żeby przejść na górę, to jest całkiem mądre. Drabina mamy wziąć i kolejne drzwi, to są dorsy. Drabinę, możemy się podstawić ewentualnie, jak nie będzie drabiny i jest stąd wyjście, ale czekaj, gdzie my tutaj nie mieliśmy wejść do góry? Ja tu u góry żadnego przejścia nie, ej, tu jest chyba jakieś przejście. Z okna do okna. O! Nie no, Simon, co ty zrobiłeś? Ty wypadłeś z okna. To krzesło się normalnie rusza, nie wiem, czy to
przed chwilą widziałeś, ale to przemieściło się... Jak nie było! No dobra, bo wróciłeś teraz do mnie. Przechodzimy przez te kolejne drzwi, żeby dostać się do jakiegoś mrocznego... Nie, czy to za horror jakiś znowu? No, jest troszkę strasznie, ale mamy latarkę. Latarka. Simon, zabrałeś mi latarkę. Dobra, to już mi świecił teraz. Dalej mamy tutaj... Znajdź serek. No to znajdziemy oczywiście serek w środku. Ale świeć mi... Ej, czekaj, mogę sobie... Odnowiła ci się! Dobra, to biorę jeszcze jedną. Za bardzo mi się to chyba nawet nie przyda, ale mam nadzieję, że nic tutaj nie znajdziemy szczurkę, bo jak szczurek mi gdzieś wyskoczy, albo zaczął się tu krzesło, może się naprawdę przestraszę. Tak, ej, czyli patrz pod wszystkie biurka, bo może kluczyk być. No, szukam po każdym. Właśnie, potrzebuję niebieski kluczyk, drabinę i jeszcze znaleźć ser. Strzałka pokazuje mi tutaj, a tu są następne drzwi, więc... Ej, nie, to są drzwi do wyjścia, nie możemy tak szybko stąd... Ej, ej, tu zaszliście do mnie! Chodzący ser, Simon! Albo czekaj, może my go musimy podnieść, ja już nawet sam nie wiem. Halo, serku, poczekaj, tak, podniosłem go! Tu chodzący ser, którego się przestraszyłem! No i mamy również niebieski kluczyk, wszystko udało mi się znaleźć. Kawu się na wynos, oczywiście... Buu! Tak, o, normalnie mnie przestraszyłeś, znalazłeś ten chodzący serek, Simon? Tak, czyli i przy kluczyk też. No dobra, to skoro wszystko mamy, to możemy się teraz wrócić do naszych drzwi. O ile oczywiście już nic nam tutaj nie wyskoczy, ale raczej nie powinno, więc tak, nasze są właśnie tutaj. Wróciliśmy sobie z powrotem do pomieszczenia B2, no już wiemy, po co były te zamknięte drzwi, żeby sobie chyba po prostu wrócić do tego miejsca. I wiemy też, gdzie ten klucz dać. Otwieramy to i czy tu będzie tak? Mamy oczywiście naszą drabinę, która bardzo nam jest potrzebna. Wracamy z powrotem i tym razem Simon nie wypadnie przez okno, bo już nie będzie tak śmiesznie. Jest, drabina nam zadziałała, przechodzimy tutaj i możemy przejść do kolejnego bardzo tajnego pomieszczenia. Mamy tutaj jakąś rakietkę, notatki nawet mamy. Jedną i drugą, wszystkie sobie weźmiemy, może później mi się przyda. I serek następny jeszcze. Serek 8 na 12, to jest naprawdę świetny wynik, bo jeszcze tylko 4 i tak naprawdę mamy wszystkie. A te drzwi nas prowadzą, ej, co jest? Robi się coraz ciekawiej. Doktor Albrecht? Dobrze, witam doktora Albrechta. Podnieśliśmy sobie jeszcze notatkę z ziemi jedną. Żadnego ukrytego pomieszczenia tutaj nie widzę, może jest serek pod biurkiem albo w biurku. Tam strasznie to światło miga. Doktor Molina, ja jakaś... Doktor Molina. Ej, dobra, mamy zielony kluczyk. Zielonego jeszcze wcześniej nie udało nam się tak znaleźć. Ej, czemu tak światło to mryga, że nie muszę wyjść? Nie wiem, dobra, wychodź stąd jak najszybciej. Mamy zielony klucz, więc to jest najważniejsze. Idziemy sobie dalej do ogromnego sera i co jest? Do tego sobie serka nie podniesiemy. A te drzwi były, żeby... Aha, przyjść naokoło to wszystko. Okej, czyli że zrobiliśmy takie kółko jakby. No tak, ważne jest to, żeby przejść sobie teraz dalej, bo mamy zielony kluczyk. Ja sobie go od razu wezmę do ręki. Tam możemy spaść na dół, ale nie byliśmy tutaj dalej, więc szybko idziemy to sprawdzić. I chyba już widzę, że na końcu jest jakiś spadek na dół, więc skaczemy sobie teraz tutaj i gdzie my będziemy? Serek tutaj jest, Simon, dobra, prawie go ominęliśmy. Ej, 9 na 12. No. I żółte drzwi, ej, czyli faktycznie wcześniej tutaj byliśmy. A ja wiem, czy są zielone. Zielony był gdzieś blisko naszego spawnu. No, Jerry, chyba jednak nie o to no chodzi. No właśnie, i goni nasz szurek, więc chyba powinniśmy iść w tą stronę, szybko. Co to jest? Przy okazji, jak wracaliśmy, to zdaliśmy kolejny i mamy 10 na 12, a ja tylko chciałem dojść. Mi się wydaje, że my chyba przyszliśmy to wszystko jakoś naokoło, Simon, no dziwnie. No nie, Jerry, nie umiesz prowadzić. No bo ja sam nie wiem, to jest jakiś wielki, ogromny labirynt sera zrobiony i tu jest jeszcze jeden ser, ej, co jest? Dobra, naprawdę warto było. Mimo to, że się lekko zgubiliśmy, to mamy 11 na 12 serków, czyli zielone drzwi są prawdopodobnie ostatnie drzwi, do których pójdziemy. O, Jerry! Ja goń nasz szur, dobra, uciekam do góry! No i wreszcie udało nam się dotrzeć do bezpiecznego miejsca, więc szurek nas tutaj już na pewno nie zaatakuje, a w dodatku mamy zielone drzwi, ostatnie drzwi tak naprawdę. Ej, są oni drzwi? No, okej, ja nie wiem, no tak to wygląda. Mimo to, że to jest safe zone, mamy poziom A1. Ej, czy to jest radioaktywne? Co jest teraz? No skoro to jest radioaktywne, to oczywiście musimy to sprawdzić. Idziemy na samą górę. Troszkę się czuję, jakbym był w backrooms. Nie wiem czemu, ale mam takie poczucie, że tu może się zaraz stać coś dziwnego. O, i faktycznie no chyba... jest to chyba jakieś radioaktywne. To jest ostatni serek, Simon. Jakie mam tu przejść na drugą stronę? Czekaj, najpierw raz sprawdź, uwaga, może leci tylko tędy. Powolutku. Ej, dobra, bo tu lata naokoło. Przez chwilę tego nie zauważyłem. Skoczymy teraz kawałeczek dalej. Czekaj, 3, 2, 1. Dobra, skaczę. Jest, jestem na miejscu. Jakie to jest ciężkie. Jak blisko oj, tego o! Jestem. Nie no, Simon, co ty robisz? No i teraz musisz tutaj do mnie wracać znowu. A ja się nie poddam, skaczę tutaj. Przeskakuję to, już prawie jesteśmy. Tak naprawdę ostatni skok i jesteśmy na miejscu. Mamy ostatni serek. 12 na 12. Gdzie ja teraz jestem? No i to faktycznie nie jest koniec, ale jak to? Ej, ja jestem na spawnie. Znaczy, tak jakby na spawnie. Zaczęliśmy w tym miejscu grę. Dokładnie teraz, gdzie patrzę. Zaczęliśmy naszą gierkę, a tutaj jest tajny kod. Skąd ja mam znać tajny kod? Czy to jest niemożliwe, że mam jakieś tajny... Piątka? Jedynka? Kolejna jedynka? Ej, tu są wszędzie liczby naokoło. Dobra, czyli może jakoś damy radę to zrobić. Weźmy sobie od lewej do prawej. 1, 1, 5. Czy to nam zadziała? Teraz dopiero widzę, że na sufit
widzisz, jest jeszcze 0 tam na lampie, czyli może 1105. Ej, lubię takie gierki, to jest naprawdę mega ciekawe. I działa faktycznie, samemu udało się! Nie wierzę w to, jesteś w jakimś megatajnym magazynie szczurka. I wydaje mi się, że tych wszystkich pudełek jest pewnie serek, ale nas to nie interesuje. Tylko może coś tam, ej, tam jest jakieś przejście, a tutaj jest wyjście. Tu wszystko jest dosłownie sera, nawet jakaś ciężarówka. Tu musimy iść do tych drzwi. Biegnę do ciebie do tych drzwi, żeby je teraz otworzyć. Laboratorium 1AF. Otwieramy i przychodzimy do tego laboratorium. Tu jest normalnie wybite. Dalej leżą jakieś cegiełki, farba może jakaś. W którą stronę idziemy? Czy to jakiś jumpscare? No nie, tutaj nic nie ma. Więc jedyne przejście, jakie nam pozostało, to przejść właśnie tutaj. Tam jest też zamknięte, idziemy jeszcze dalej. Są tutaj drzwi, otwieramy to i mamy kuchnię. Kuchnia jakaś, laboratorium. No tak. Ale mamy karteczkę kolejną. Zebrałem wszystkie skserki, coś tam. Ja nie czytam twoich notatek. Dla mnie jest najważniejsze, żebyś stąd wydostać już teraz. Drzwi w dwie strony. O masz... nie, Jerry, ja idę tam. Ale ta, co? No przecież musimy iść tutaj. Czy my wracamy teraz do naszego labiryntu kochanego? Za dużo tych notatek, już normalnie głowa od tego wybucha. No ale jak mam wyjść tutaj, skoro te drzwi, ej, one przed chwilą były zamknięte, a teraz pokazuje nam się jakiś komputer. I teraz widzę, o co chodzi, to jest prasa hydrauliczna i chyba będziemy mogli tego szczurka zgnieść, Simon. No nie, Jerry. I w tym momencie mamy wybór, czy chcemy go wypuścić, czy chcemy go zgnieść. I wiesz co, ja nie wyobrażam sobie tego, żeby tego szczurka zgnieść, Simon. Więc wybór należy do nas, co robimy? Wypuszczamy go, czy zgniatamy? Nie, ja mogę wypuścić, bo no, co prawda już chyba 3 odcinki nas goni. Ja bym też wypuścił, tak, ja już nie wiem, który to jest odcinek, ale słuchaj, są myszki Jerry'ego i sam Jerry to jest tak naprawdę myszka, więc wypuszczamy cię stąd, ja taki nie będę. Narka, szczurku, dobra, uciek stąd. No i z tego, co widzę, to dalej będzie gonić wszystkie nubki w jego sterkowym świecie, więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał, stawcie łapkę w górę i subskrybeczkiem, a my się widzimy w następnym odcinku. Narka wszystkim! Narka!